Gmina Borne-Sulinowo w województwie zachodniopomorskim. Do niedawna Borne, zagubione wśród lasów powiatu szczecineckiego, było jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie Polski. W latach 30. XX wieku, gdy je budowano, leżało jeszcze na terenie Niemiec. Było miastem wojskowym. W 1945 roku, na prawie 50 lat, miasto przejęła Armia Czerwona. Polski, już cywilny etap historii miasta, rozpoczął się w 1992 roku wraz z wyjazdem ostatnich rosyjskich żołnierzy. Jest pan chyba najlepszą osobą do pytania o przeszłość tego miejsca. Związku Radzieckiego już nie ma, więc tajemnice wojskowe Związku Radzieckiego też można potraktować z przymrużeniem oka. Proszę opowiedzieć, jak wyglądało Borne-Sulinowo przed laty? Borne-Sulinowo tutaj sprzed lat wyglądało tak jak miasteczka wojskowe, bo to normalne było, że była zagrodzona płotami wszystkie jednostki osobna. Do każdej jednostki miała biuro przepustek, że trzeba było wejść z przepustką. Ale te ludzie, którzy tu mieszkali, cywile albo wojskowi po miastu, po samemu mogli poruszać się swobodnie. Wiadomo, że to były inne kolory, inne materiały remontowe, także wszystko było szare, takie w jednym kolorze wyglądało. Przyjechałem tu w 1986 roku jako pracownik cywilny i pracował w domu oficera fotografem. Był zakład fotograficzny, pracowało ze mną kilka pań. Ja jako fotograf robił zdjęcia w środku, w studio. Dużo wyjeżdżał, różne jednostki, na poligony, robiłem zdjęcia na potrzeby tutaj armii, wojska. Te zdjęcia były wywieszane w komnatach, w takich, gdzie prowadzili zajęcia polityczne. W 91 roku skończył się mi kontrakt i z rodziną wyjechaliśmy z powrotem na Ukrainę, bo pochodzimy z Ukrainy. Paradoksalnie dziesiątki lat wojskowego użytkowania sprawiły, że w okolicy Borne-Sulinowa powstało cenne zbiorowisko roślinne. Największe w Europie wrzosowiska. To siedliskowa ostoja sieci Natura 2000. Jesteśmy na terenie ostoi Natura 2000, na terenie gminy Borne-Sulinowo. Dość wyraźnie ten teren różni się od pozostałych obszarów. Proszę powiedzieć, co to jest za miejsce? Jesteśmy na terenie rezerwatu Diabelskie Pustacie. Jest to obszar pokrywający się z obszarem Natura 2000. Rezerwat, który powstał w zeszłym roku, ale wrzosowiska już od wielu, wielu lat. Historia sięga XVII-XVIII wieku, dlatego że już na starych niemieckich mapach ten teren jest nazywany czarcimi wrzosowiskami. Nie wiemy w jaki sposób, jak wyglądały, jak były utrzymywane. Natomiast wiemy, co się działo już jak zaczęły tutaj odbywać się działania poligonowe. To, że było tu wojsko, to, że te wrzosy były palone, to, że wycinano wszystkie naloty do celów strzeleckich, żeby nie zasłaniały widoku, to, że były miażdżone przez czołgi, wbrew pozorom spowodowało, że te wrzosowiska się utrzymały. W 92 roku, kiedy po raz pierwszy tutaj trafiłem, oczywiście ten teren był dużo, dużo większy. To było ponad 5000 hektarów wrzosów. Pierwszy wniosek o rezerwat mówił o 3500 hektarach wrzosowisk. W tej chwili 936. Tyle zostało i tyle zostało objęte ochroną. To jest roślina po prostu, która ma bardzo małe wymagania siedliskowe, więc zajmowała te wszystkie tereny, gdzie nie było drzewostanów, gdzie nie było innych. Dla nas wydawałoby się lepszych zbiorowisk, czyli taka roślina, która zajmowała te najgorsze fragmenty, najmniej żyzne, i ona
wymagająca dużej ilości światła, na tych otwartych przestrzeniach po prostu się wspaniale utrzymywała. Wrzos wymaga takiej aktywnej ochrony. To po prostu nie można go zostawić samemu sobie, chyba że chcemy mieć rezerwat, który będzie pokazywał nam naturalną sukcesję. Natomiast jeżeli chcemy mieć rezerwat wrzosów, to musimy aktywnie działać, czyli musimy po prostu po pierwsze wycinać te wszystkie naloty, utrzymywać i wykaszać wrzosy, co już robimy mniej więcej na 10% powierzchni rocznie. Pszczelarze, którzy tutaj przyjeżdżają, mówią, że ten wrzos wykoszony po 2-3 latach lepiej nektaruje i są większe pożytki niż ten stary. To nie tylko jak gdyby krajobrazy, ale również takie bardzo finansowe pożytki, dlatego że zezwalamy i wystawiają tutaj pszczelarze z połowy Polski swoje pasieki na wrzosy, bo to bardzo cenny miód. Włocławek, Gdańsk, Darłowo, Poznań, pół Polski. Zezwoleń wydajemy od kilku lat na wysokości 5000 uli. Ale jak gdyby ten wrzos to nie tylko miód, są inne produkty pszczelarskie, a również to, o czym mówiłem wcześniej, że wykaszamy ten wrzos. Ten wrzos jest wykorzystywany do architektury, do gąsiorów, na domy kryte strzechami. Robi się z tego kostki prasowane jako filtry do oczyszczalni ekologicznych. Wykorzystuje się do różnych ozdób w małej architekturze. Także wiele, wiele pożytków. Jedną dziesiątą gminy stanowią wody leżących tu aż 57 jezior. Takiej liczby może pozazdrościć nie jedna z miejscowości położonych na Pojezierzu Mazurskim. Największe jest jezioro Pile. 9,5 km długości i 30 km linii brzegowej. Jak Państwo postrzegacie tutaj sieć Natura 2000? Co wynika z posiadania dużej części gminy pod Naturą 2000? Tak, ta sieć Natura 2000 jest rzeczywiście istotnym elementem w naszej gminie. Jej zasięg to jest nawet do 30% terenu gminy samej. Te obszary wprowadzają pewne też ograniczenia. Wprowadzają ograniczenia przede wszystkim w inwestowaniu w zakresie tych obszarów, aczkolwiek nikt nie mówi, że inwestowanie w tych obszarach jest niemożliwe. Oczywiście one jest uwarunkowane wszelkimi przepisami związanymi z ochroną środowiska, które dla poszczególnych inwestorów, nie powiem, że są zawsze łatwe do spełnienia, ale powodują to, że po prostu człowiek się pochyla nad tą naturą. Na zachodzie jest troszeczkę to inaczej wygląda, bo tam niestety już te inwestycje tak zmieniły środowisko naturalne, że praktycznie nie ma takich siedlisk naturalnych jak w Polsce. To są już jak gdyby ostatnie tego typu tereny, a turystycznie, tak jak nasza gmina, to jest przyszłość tej gminy. Tutaj nie będzie żadnego przemysłu, przynajmniej nie powinno być. Wśród włodarzy gmin takie spojrzenie na naturę, na przyrodę nie jest częste. Rzadko zdarza się, że przedstawiciel samorządu wyżej stawia dziką przyrodę ponad dużymi inwestycjami. Wbrew pozorom, w tego typu gminach jak nasze, takie podejście też jest zgodne z interesem mieszkańców, tak?
zasadza się tutaj życie gospodarcze w regionie naprawdę na bazie tej turystyki takiej indywidualnej. To nie jest turystyka masowa, tak jak nad morzem czy nad jeziorami mazurskimi. To jest wszystko oparte o tego turystę takiego, który rzeczywiście jest zainteresowany tą przyrodą i cieszy się z tego, że jest w takim miejscu jak tutaj gmina Borne-Sulinowo. Są lasy, jeziora, są i rzeki. I to jakie rzeki! Bogactwo przyrodnicze Doliny Piławy sprawiło, że została ona uznana za ostoję Natura 2000.